A przed nami kolejne zadanie z naszego portalu, z działu o układach równań liniowych. Niestety jeszcze nie przetłumaczone na polski, ale spróbujmy je przetłumaczyć. Ja je przekopiowałem do swojego notesu, może tam będziemy je rozwiązywać. Więc tak. Rozwiązujesz układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Prawda? Two linear equations in two variables. Dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Znalazłeś więcej niż jedno rozwiązanie. Więcej niż jedno rozwiązanie tego układu. No i pytanie jest takie, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? A te stwierdzenia mamy już tutaj po polsku. Mianowicie tak, układ ma dokładnie dwa rozwiązania. Są dokładnie trzy rozwiązania tego układu. Układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Nie ma wystarczającej ilości informacji, aby ustalić, ile jest rozwiązań. Może przypomnę jeszcze raz, chociaż już na różnych filmach to było przypominane, ale może przypomnę jeszcze raz, że jak mamy układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, to mogą się zdarzyć dokładnie trzy sytuacje. No, dokładnie jedna z trzech sytuacji się zawsze zdarza. Pierwsza sytuacja jest taka, że mamy, prawda, równanie liniowe na dwie niewiadome opisuje prostą. Więc układ równań to są dwa równania, czyli są dwie proste. No i pierwsza sytuacja jest taka, że dwie proste na płaszczyźnie przecinają się w jednym punkcie i wtedy współrzędne tego punktu są rozwiązaniami naszego układu równań i ten układ ma jedno rozwiązanie. Jedno rozwiązanie. Druga sytuacja jest taka, że te proste się nie przecinają. No, na płaszczyźnie proste, które się nie przecinają, to są proste równoległe. Mają te same współczynniki kierunkowe. I tutaj jest brak rozwiązań. Znaczy układ jest sprzeczny. I wreszcie trzecia sytuacja jest taka, że oba równania opisują tę samą prostą, czyli jakby te dwie proste się nam pokrywają, co zaznaczę w ten sposób, rysując dwukolorową prostą. I wtedy współrzędne każdego punktu na tej prostej są rozwiązaniami naszego układu równań, czyli tu mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Jedna z tych sytuacji zawsze zachodzi. No dobrze, to teraz tak. Przystąpmy tutaj do odpowiedzi na nasze zadanie. Układ ma dokładnie dwa rozwiązania. No, niezależnie od treści zadania, znaczy jeżeli wiemy, że rozwiązujemy układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, sytuacja 1 nigdy się nie zdarza. Układ nie może mieć dokładnie dwóch rozwiązań. Na pewno nie. Układ ma, są dokładnie trzy, no podobnie, prawda? Układ może mieć jedno rozwiązanie, może nie mieć wcale, może mieć nieskończenie wiele. Wobec tego tutaj te dwie możliwości odrzucamy, niezależnie od tego, czy znaleźliśmy jakieś rozwiązania, czy nie znaleźliśmy. Dalej. Nie ma, układ ma nieskończenie wiele rozwiązań i nie ma wystarczającej ilości informacji. A co my wiemy? Wiemy, że znaleźliśmy więcej niż jedno rozwiązanie. Czyli tak, ponieważ znaleźliśmy jakieś rozwiązanie, to z pewnością nie jesteśmy w tej sytuacji. Bo znaleźliśmy jakieś rozwiązanie. Ponieważ znaleźliśmy więcej niż jedno rozwiązanie, to nie jesteśmy w tej sytuacji. Zatem wiemy, że jesteśmy w tej sytuacji, czyli układ ma nieskończenie wiele rozwiązań i mamy wystarczającą ilość informacji, to znaczy informacja o tym, że znaleźliśmy więcej niż jedno rozwiązanie jest wystarczająca, aby stwierdzić, że układ wtedy musi mieć nieskończenie wiele rozwiązań i jesteśmy w sytuacji dwóch pokrywających się prostych. Wracamy, czyli układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Doskonale. No i zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań, do logowania się na naszym portalu, zdobywania punktów i odznak.